jest program Kontrast. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Program dziś wyjątkowy, bo zgodnie z zapowiedzią zeszłego tygodnia goszczę dwóch kandydatów na prezydenta Radomia. Spotkają się w drugiej turze wyborów 30 listopada. Po mojej prawej stronie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia Andrzej Kosztowniak. Witam Pana. Dzień dobry, witam gorąco. A także Radosław Witkowski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Radomia. Witam. Witam serdecznie. Szanowni Panowie, witam. Umówiliśmy się na to, że mamy 5 bloków krótkich, konkretnych sztaby, ale także panowie prosiliście o to, żeby debata była merytoryczna i to jest moim zdaniem ten program będzie odpowiedzią na te wasze prośby, a to jak będzie, to się okaże. Miejmy nadzieję, że nie wyskoczymy wszyscy z ram, powiedzmy, które sobie założyliśmy. Pierwsze pytanie na początek, czas na odpowiedź 3 minuty, możliwość ad vocem 60 sekund. Pytanie o port lotniczy zgodnie z alfabetem. Panie pośle, jeśli chodzi o nazwisko, tak przyjmiemy, chyba tak będzie najsprawiedliwiej. Rozpoczniemy odpowiedzi na te pytania. Przyszłość portu lotniczego w Radomiu. Lotów pasażerskich, panie prezydencie, nie ma. Proszę zaprezentować pomysł na to, co dalej zrobić z lotniskiem. 3 minuty. Przyszłość lotniska w Radomiu jest bardzo jasno określona. Ona została określona w masterplanie, dokumencie, który jest dokumentem generalnym dla stworzenia tego lotniska. Jest realizowana ta projekcja w taki sposób, jak została określona w tym dokumencie. Miasto Radom uzyskało wszelkiego rodzaju zgody w maju tego roku. Miasto Radom zarejestrowało lotnisko cywilne w maju tego roku. Czekamy na to, aby PASZP potrafił zbudować i w konsekwencji oddać urządzenie nawigacyjne, które jest niezbędne do tego, żeby rozpocząć latanie. Z tego co wiem, w pierwszej połowie grudnia, chwilę dosłownie po wyborach, ma być ono oddane i dopuszczone do użytkowania. I zakładam, że na wiosnę ruszamy z lataniem już konkretnym, zresztą są ku temu powody, żeby tak sądzić. Czyli pasażerskie loty mówimy. Dokładnie, dokładnie. Czekają nas kolejne etapy inwestycji, które były określone, są określone właśnie w tymże planie generalnym. Ja podchodzę do tego z dużym spokojem. Jest to projekt, który potrzebuje zaangażowania władz miasta, ale nie tylko władz miasta, bo i Sejmiku Wojewódzkiego, administracji rządowej w najbliższych latach. Jestem przekonany, że to projekt, który będzie przynosił nam jako ziemi radomskiej bardzo konkretne profity. Będziemy mogli z tego tytułu zyskać, ale i również zyskać finansowo w rozwoju naszego miasta. Liczę, nie kryję, liczę w sposób bardzo jednoznaczny na wsparcie tego projektu. To projekt, który jako jedyny póki co nie dostał żadnego wsparcia zarówno ze strony Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jak i ze strony administracji rządowej. Mam nadzieję, mieszkańców Radomia? Nie tylko mieszkańców Radomia, bo choćby projekt, który jest projektem modlińskim, do którego tak często się odnosimy, kosztuje również mieszkańców Radomia. Ja przypomnę, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przekazał tam ponad 255 milionów złotych na funkcjonowanie, na zbudowanie tego portu. Tym samym również radomianie wkładali pieniądze w port lotniczy w Modlinie. Oczekuję dokładnie tego samego, jak w odniesieniu do wszystkich innych portów. To jest oczekiwanie niepoparte wyobrażeniem jakimś niespełnionym, ale jest to poparte najzwyczajniej w świecie o to, co się dzieje w przypadku każdego z portów. Mam nadzieję, że to wsparcie zostanie udzielone. Wiosna to czas, kiedy ruszamy z lotami. Myślę, że najbliższe lata to element z jednej strony inwestowania, ale z drugiej strony również rozwoju tego projektu, bo czas bilansowania takiego projektu mniej więcej około 8 do 10 lat. Tak wygląda perspektywa każdego z lotnisk. Wspomniał Pan o tym, że loty pasażerskie tuż, tuż, bo coś gdzieś już, rozumiem, w trawie piszczy. Tak. Nic więcej szczegółów. Nic więcej szczegółów, bo ja jestem związany z jednej strony tajemnicą, która wynika wprost z tajemnicy handlowej, ale wiosna to jest czas, kiedy ruszamy z lataniem. Właśnie dobiega 3 minuty. Pan Radosław Witkowski. Przyszłość portu lotniczego w Pana opinii. Jak powinna się kształtować? Zna Pan teraźniejszość? Jak to wygląda? Także 3 minuty. Panie redaktorze, w związku z tym, że apelował Pan, żeby debata była wyjątkowo merytoryczna i tylko opierała się na merytorycznych przesłankach, to ja również będę się trzymał tej konwencji. Bardzo dziękuję. Więc tak, tu jest oczywiście kilka wątków. Ten główny, który dotyczy finansowania i przyszłości portu lotniczego Radom-Sadków i nie ukrywam, że w moim przekonaniu należy zintensyfikować działania mające na celu pozyskanie inwestora zewnętrznego. Port lotniczy Radom-Sadków nie może tylko i wyłącznie być finansowany z pieniędzy radomian.
Nie tak to wszystko powinno wyglądać. Inwestor jest zewnętrzny, jest jak najbardziej potrzebny, bo to musi być ktoś, kto nie tylko będzie finansował rozwój naszego portu lotniczego, ale przede wszystkim też przejmie pewne ryzyko finansowe, bo to ryzyko nie może być tylko oparte na jednym fundamencie i tym fundamentem jest w tej chwili budżet miasta Radomia. Ja natomiast, żeby wypowiadać się bardzo konkretnie w sprawie portu lotniczego, wielokrotnie już zapowiadałem, chociażby w wywiadach telewizyjnych i radiowych, jak i również wywiadach dla prasy, że jak zostanę prezydentem, to w pierwszej kolejności będę chciał zrobić audyt portu lotniczego. To jest to, co tak obrazowo nazywam otwarcie szafy prezesa Tomasza Siwaka, ponieważ jak pokazały chociażby ostatnie dwa tygodnie, tam jest wiele niewiadomych i wiele różnych dziwnych niespodzianek i to nie zawsze korzystnych dla naszego miasta. Do czego dążę? To nawet pan prezydent w swojej wypowiedzi użył, że jest termin, port lotniczy wielokrotnie opiera się na stwierdzeniu, że pewne rzeczy są oparte na tajemnicy handlowej. Ja to doskonale rozumiem, natomiast jest tak wiele rzeczy opartych na tajemnicy handlowej. Port lotniczy nie odpowiada na pytania nawet przedstawicieli mediów radomskich, które de facto sprawują kontrolę nad funkcjonowaniem tego projektu, co jest wielce niepokojące. I jak zostanę prezydentem, to w pierwszej kolejności zaproszę pana prezesa Tomasza Siwaka, poproszę go o przedstawienie wszelkich dokumentów, które dotykają pozyskiwania inwestora, czy tutaj kwestia operatora, który chciałby prowadzić operację z naszego portu lotniczego, bo ja nie wykazuję tak dużo optymizmu jak pan prezydent, bo nic nie wiem o tym, czy jest operator, czy jest ktoś zainteresowany współpracą z naszym lotniskiem Radą Statków. I dziś przyszłość portu lotniczego musi być oparta tylko i wyłącznie w dwóch fundamentach. Pierwszy fundament to jest absolutny inwestor zewnętrzny. Inwestor, który przejmie... Mam pomysł, przepraszam, na tego inwestora? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, oczywiście, że tak, natomiast w pierwszej kolejności ja muszę widzieć wszystkie dokumenty, wszelkie procesy negocjacyjne, jakie były prowadzone przez spółkę zarządzającą, bo tak naprawdę to tylko ci panowie dzisiaj mają pełną wiedzę chociażby do, jaki jest potencjał tego portu, jakie jest zainteresowanie ze strony inwestorów. Zarząd spółki. Zarząd spółki w tej kwestii wykazuje zbyt wiele tajemniczości i ta tajemniczość moim zdaniem przekłada się również na pewien sceptycyzm, jaki dotknął w ostatnim czasie mieszkańców Radomia co do portu lotniczego. Dziękuję. Oczywiście 60 sekund ad vocem, panie prezydencie. Jeżeli można, pan poseł powiedział o tym, że nic nie wie w zakresie tego projektu. Nie, panie prezydencie, bardzo proszę, żeby pan nie wykładał trzeba od razu reagować na panie takie pośle, rzeczy. Ale to, co pan powiedział, to pan powiedział i tego już pan nie odkłamie. Ale nie powiedziałem, że nic nie wie, panie prezydencie. Przepraszam, spokojnie. Ale pozwoli pan, że teraz coś powiem. Jeżeli się czegoś nie wie, to się nie dyskredytuje i to jest chyba taka pierwsza zasada, która powinna obowiązywać każdego z nas. Pan ma prawo wiedzieć, bo to właśnie Platforma Obywatelska ma swojego przedstawiciela choćby w Radzie Nadzorczej tego portu i gdyby pan tylko i wyłącznie chciał się dowiedzieć, to myślę, że tą wiedzę by pan najzwyczajniej w świecie pozyskał. Tylko trzeba wyrazić taką ochotę co do inwestora strategicznego. Gdybyśmy zapoznali się obydwaj z masterplanem, czyli dokumentem generalnym dla tego portu, to dostrzegłby pan rzecz następującą. W drugim etapie, w drugiej fazie budowy tego portu mówimy o pozyskaniu inwestora zewnętrznego w etap, w który będziemy teraz wchodzić, więc musieliśmy przejść najpierw pierwszy etap, dopiero żebyśmy mogli wejść w etap drugi. I to jest rzecz taka, która musi być przez każdego z nas przyjęta, bez względu na to, jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości. Co więcej, jeżeli by chciał pan pomóc temu portowi, to miał pan możliwość głosowania w poprawce budżetowej do Skarbu Państwa za tymi pieniędzmi. Pan głosował przeciwko naszemu portowi. Trudno dzisiaj inaczej to widzieć. Tak, oczywiście, ponieważ pan prezydent zdecydowanie popłynął. Panie prezydencie, gdyby nie ja i gdyby nie moja poprawka, która dała portowi lotniczemu Radą Statków grunty, możliwość pozyskania przez samorząd grunty wojskowe, to pan dzisiaj by się tak, powiem bardzo niegrzecznie, nie mądrzył. Natomiast co jest istotne, jeśli chodzi o inwestorów? Pan prezydent mówi i zakłada, że w tej chwili wszystko musi być na rękach, musi być oparte na budżecie Radomian, port lotniczy musi funkcjonować z naszej kieszeni. Nie, panie prezydencie, jest tutaj zdecydowana sprzeczność i ja nie zgadzam się z takim modelem, że jeszcze pan zakłada wieloletnie finansowanie tego przedsięwzięcia z pieniędzy Radomian, ponieważ nie stać nas na to. O poszukiwaniu inwestora strategicznego mówimy od kilku lat i pan też o tym mówił. I należało to robić, a nie opierać się tylko na tym, że będziemy port finansować z naszych pieniędzy do roku 2000 nie wiadomo którego.
pozyskanie tego inwestora jest kluczowe, żeby ten projekt się rozwijał. Panie dziwię proszę, się, odsyłam i dziwię pana się, do dokumentu. Panowie, dlatego dziękuję. Panie prezydencie, pan ostatnio pokazał, że nie zna pan wszystkich. Panie pośle, obiecaliśmy sobie, że nie wchodzimy z ram. Bardzo proszę, jedno pytanie do kontrkandydata, to drugi blok. Zaczyna pan poseł Radosław Witkowski. Temat dowolny, czas na zadanie pytania 20 sekund, proszę. Panie prezydencie, to taki temat bardzo świeży i bardzo gorący, chociażby wczoraj mocno eksponowany w mediach centralnych. Chciałem pana zapytać, jak pan będzie rozmawiał o sprawach Radomian i Radomianek z panią premier Ewą Kopacz w kontekście słów pana szefa, czyli pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że to pani premier Kopacz to taki Urban, Jan Urban, Jerzy Urban, przepraszam, Jerzy Urban w spódnicy. I druga kwestia, również z tym związana, dlaczego na ostatniej konferencji prasowej zabrakło panu takiej męskiej, cywilnej odwagi, żeby zaprzeczyć słowom pana premiera Kaczyńskiego, który obrażał panią premier i mówił, że pani premier nic dla Radomia nie zrobiła. Przecież pan wie, jaka minuty, jest prawda, dziękuję, panie krótko, pośle, bardzo proszę. Dziękuję, trzy minuty na odpowiedź. Panie prezydencie, proszę. Panie pośle, ja nie mam zwyczaju komentowania choćby wypowiedzi polityków takich jak pan premier Kaczyński czy pani premier Kopacz. Ja wypowiadam się sam i nie chciałbym, żeby pan próbował odnosić się w kategoriach szefa, czy też bycia w jakiejś opozycji. Ja jestem samorządowcem i w odróżnieniu od pana, który jest politykiem ideologicznym, który przenosi każdy element dyskusji, naprawdę każdy, na element polityki, na element złości, wprost powiem, odrzucenia ludzi, którzy po prostu trochę inaczej myślą jak pan, to daje złą rękojmię do tego, żeby w ogóle móc współpracować. Co do relacji z panią premier Kopacz, one są bardzo pozytywne. Pozytywne, nawet nie poprawne, a pozytywne bym to określił. Podobnie wygląda to w przypadku szefa pańskiej partii w tym właśnie mieście w regionie radomskim. Myślę wprost o panu Zbyszku Banaszkiewiczu. Nie muszę za kogoś przepraszać, gdybym sam sobie pozwolił na jakąś niewłaściwe zachowanie, wtedy bym przepraszał. Co więcej, na tej konferencji, o której pan wspomniał, ja potrafiłem podziękować pani premier Ewie Kopacz, bez względu na to, czy pan dzisiaj kiwa głową, czy nie. Odsyłam do tej konferencji, proszę ją zobaczyć. Jeżeli jest za co, dziękuję. Wielokrotnie dziękowałem i wielokrotnie będę dziękował, jeżeli taka pomoc będzie udzielana, na którą bardzo mocno liczę i bardzo liczę na współpracę z panią premier Ewą Kopacz. Ja jestem jak najbardziej otwarty, zresztą te lata ostatnie pokazują to bardzo dobrze. Możliwość odwrócenia 60 sekund w odniesieniu się do słów pana prezydenta? Panie prezydencie, ja dokładnie oglądałem tę konferencję, słuchałem słowa. Pan, tak jak powtórzę to, myślę, że zabrakło panu cywilnej odwagi, takiej miejskiej odwagi, żeby powiedzieć, panie premierze, to nieprawda to, co pan mówił. Pan premier Kaczyński o pani premier mówił wiele minut i w kontekście przede wszystkim spraw radomskich. Należało to przerwać. I gdyby rzeczywiście nie był pan politykiem, tak to, co pan mi zarzuca w taki sposób wyjątkowo personalny, gdyby to pan nie był politykiem zideologizowanym, panie prezydencie, gdyby pan był prawdziwym samorządowcem i człowiekiem, politykiem niezideologizowanym, to by pan powiedział, panie premierze, to nie tak, to nieprawda. Pani premier zrobiła to, zrobiła, dzięki pani premier mamy w Radomiu nową fabrykę broni, Polską Grupę Zbrojeniową, wspomagała nas we wszystkich projektach, które są w Radomiu realizowane. Panu natomiast tej odwagi zabrakło. I to źle, panie prezydencie, bo mi przyszła, panie prezydencie, potrafię podziękować. Panie redaktorze, pan niestety chce rozliczać panie prezydencie, polityków panie krajowych, prezydencie, to źle, ja powiem jednym zdaniem, to bardzo źle, to będzie rzutowało i to bardzo źle rokuje na przyszłość i pana współpracę. Jest pan całkowicie uzależniony od prezesa Kaczyńskiego. Bardzo, panie pośle. Teraz zadaje pytanie pan prezydent Andrzej Kosztowniak. 20 sekund, bardzo proszę. Panie pośle, w 2007 roku złożył pan 5 obietnic dotyczącej wspomnianego lotniska, przeciwko któremu pan głosował w parlamencie. Wyjaśniłem to przed sekundą. Głosował pan przeciwko temu lotnisku. Zobowiązał się pan do wykonania linii kolejowej do 2012-2013 roku, tak pan o tym pisał w swoich materiałach. Zobowiązywał się pan do realizacji trasy S12 z Lublina przez Radom do Piotrkowa. Zobowiązywał się pan do obwodnicy zachodniej, która do dnia dzisiejszego jeszcze nie została wykonana. Złożył pan 5 obietnic, z których żadnej przez 2 kadencje się pan nie wywiązał. Jak pan zamierza współpracować
z tymi politykami, których dzisiaj tak mocno pan obraża, gdyby na przykład wygrali wybory? 3 minuty, panie pośle, wiele... na odpowiedź. Ale... możliwość ad vocem także ze strony pana prezydenta. Czas odpowiedzi panie, już biegnie. Panie redaktorze, panie ale to trzeba uściślić, ponieważ pan prezydent zrobił długi wstęp, ale o których politykach pan myśli? Bo ja od razu prosiłbym, żeby się pan odniósł do tych 5 rzeczy, które pan obiecał, o których pan w ogóle nie wykonał. Panie prezydencie, zadał pan bardzo konkretne pytanie, jak pan sobie wyobraża współpracę z politykami, którzy wygrają wybory. Więc panie prezydencie, jednoznacznie wskazuję. Bardzo dobra współpraca z panią premier Ewą Kopacz, z którą mam okazję współpracować od 11 lat. Absolutnie pracujemy nad wszystkimi projektami, które dotykają Radomia i tą współpracę mieszkańcom Radomia gwarantuję. Z panią premier Kopacz uważam, że współpraca, należy poprawić współpracę z władzami centralnymi. Ja jestem gwarantem tego, że mając panią premier Kopacz w Warszawie i władze centralne, które są życzliwe, jesteśmy w stanie osiągnąć dla Radomia więcej. Pan natomiast stworzył w Radomiu PiS-owski bastion, z którego nie chce się, panu się po prostu nie opłaca współpracować z władzami centralnymi to w Warszawie. To ideologia. Sekundeczkę, panie prezydencie, sekundeczkę, będzie a na tym wszystkim, panie premierze, panie prezydencie, cierpią radomianie, co pokazują chociażby wskaźniki, że Radom w dalszym ciągu jest miastem o ponad 20% bezrobociu. To jest fakt. Natomiast króciutko, jeśli chodzi o te inwestycje, które zostały przeze mnie obiecane. Panie prezydencie, o lotnisku już mówiłem. To ja wprowadziłem poprawkę, dzięki której grunty lotnicze, grunty wojskowo. Proszę nie, panie prezydencie, bardzo proszę, panie prezydencie, dajmy do końca. Nie o faktach, ale będzie możliwość odniesienia się. Bardzo proszę. Pan gdyby pan mówił tylko i wyłącznie o faktach i opierał się pan na dokumentach, to by pan nie opowiadał rzeczy, które są zupełnie nieprawdziwe. Można to panu panie prezydencie, bardzo panie proszę o przedstawienie takich dokumentów. Panie pośle, proszę odpowiedzieć na pytanie. Ja już odpowiedziałem na pytanie, natomiast jeśli chodzi o inwestycje, dzięki mnie, panie prezydencie, dzięki poprawce, która została wniesiona przeze mnie do ustawy Agencji Mienia Wojskowego w 2008 roku, grunty wojskowe zostały przekazane stronie samorządowej. I to są, panie prezydencie, fakty. Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, wielokrotnie, panie redaktorze... Panie prezydencie, bardzo proszę, zaraz będzie miał pan szansę, panie prezydencie. Dla lotniska. Panie pośle, proszę nie odpowiadać. Radomia. Panie prezydencie, bardzo proszę, za chwilę będzie miał pan szansę dopytać w czasie adwocem. Nie ma problemu. Bardzo proszę. No właśnie widzę, panie redaktorze, że jest problem, bo jakoś dziwnie pan prezydent jest mocno podminowany. No, ale w taki to panowie obaj, to jest zrozumiałe. Bardzo proszę, odpowiadamy na pytanie. Jeszcze minuta pozostała pan. Panie redaktorze, szanowni państwo, panie prezydencie, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, to wszystkie te inwestycje są realizowane. Ja miałem wielokrotnie okazję przepraszać za to, co zostało wypowiedziane w przypadku linii kolejowej, bo to jest niesamowicie ważna dla Radomia inwestycja i uważam, że wszyscy, panie prezydencie, ja, pan redaktor, wszyscy radomianie zostali przez ostatnie 3 lata, nawet 3,5 roku wprowadzeni w błąd przez spółkę Polskie Koleje Państwowe PLK. Ta spółka, przedstawiciele kolei przez ostatnie 3,5 roku we wszystkich komunikatach i we wszystkich spotkaniach, których również i pan miał okazję uczestniczyć w Warszawie, przecież pan o tym pamięta, zapewniali, że wszystkie sprawy związane z tym projektem idą do przodu. Powoli, ale idą do przodu. Po 3,5 roku nagle przyjeżdża przedstawiciel PKP PLK, który mówi, że niestety nie udało nam się przez te 3,5 roku, a wszystkie te komunikaty, które wysyłaliśmy, były komunikatami niezgodnymi z rzeczywistością. I ja, jako polityk, powiedzenie przepraszam, panie prezydencie, nie jest ujmą dla polityka. Ja wielokrotnie przepraszałem, ale panie prezydencie, ostatnie zdanie, panie pośle, wielokrotnie miałem okazję przepraszać i jeszcze raz to zrobię, ponieważ uważam, że ten projekt jest bardzo ważny i jako całe środowisko polityczne, nie wyłączając tego nikogo, nie zdaliśmy egzaminu, jeśli chodzi o ten projekt. 60 sekund ad vocem, pan prezydent. Czy w takim razie przeprosi pan również za to, że nie została zbudowana obwodnica zachodnia, czy trasa S12, bo tu należałoby również skarcić choćby drogowców. Pan pozwoli teraz. Karci pan wszystkich wokół siebie, albo pan próbuje przerzucić kwestie ideologiczne, twierdząc, że tak naprawdę nie ma możliwości współpracy między premierem rządu polskiego a przedstawicielem innej partii. Nie wiem, z czego pan to wywodzi, bo zupełnie inną panią premier Ewę Kopacz znam, jak pan. Ja mówię o własnych doświadczeniach, nie mówię o pańskich. Prosiłbym, żeby w takim razie może pan przeprosił za kolejną grupę, której po prostu państwo właściwie nie nadzorowaliście. W takim razie kto ma przeprosić za obwodnicę południową, kto przeprosi za S12, kto przeprosi za pańskie bezpośrednie osobiste zachowanie w odniesieniu do portu lotniczego w Radomiu, czyli głosowanie przeciwko w poprawce do budżetu państwa.
Dziękuję bardzo. Czas się skończył, szanowni panowie. Zakończyliśmy drugi blok pytań. Trzeci blok pytań, tutaj nieco dłużej z mojej strony, bo takie także padło do państwów, do panów prośba taka padła. Mam 22 lata, ukończyłem klasę humanistyczną liceum ogólnokształcącego. Skończyłem kierunek elektronika i telekomunikacja na UTH. Jestem inżynierem. Jedyne moje doświadczenie to studenckie praktyki. Nie mogę znaleźć pracy, a chcę pracować w zawodzie w Radomiu. Proszę pomóc wskazać mi drogę, jak próbować znaleźć pracę właśnie w tym mieście. Od czego zacząć? Zaczynamy od pana prezydenta. 2 minuty na odpowiedź. Ja myślę, że przede wszystkim do udania się do tych firm, które uchodzą za tak zwane okręty flagowe w Radomiu, te, które wykorzystują najczęściej pracę elektroników, automatyków, mechatroników. Jest kilka takich firm, nie chcę tutaj tworzyć pewnej kryptoreklamy, dlatego kilka z nich choćby wymienię. Firma Radwag, firma ITM, firma PMP. Przyjmują firma, do pracy, rozumiem. Tak, także, to tak? Są firmy, które poszukują takich ludzi i w sposób jednoznaczny mówią, że wręcz ich brakuje na rynku radomskim. Firma Jadar Techmatic, firmy związane ze specjalną strefą ekonomiczną. Jest wiele takich firm, które akurat takim osobom, z takim wykształceniem dają, szanowni państwo, pracę. Zdecydowanie gorzej będzie to wyglądało w przypadku, gdybyśmy wysłuchali takiej prośby w stosunku do człowieka, który dzisiaj kończy ekonomię, kończy administrację. Niestety tej pracy w Radomiu aż tak wiele nie ma. W przypadku tej konkretnej osoby jestem przekonany, że jest naprawdę wiele takich firm w Radomiu, które mogą bezpośrednio rozmawiać z tą osobą i będą zainteresowane zatrudnieniem człowieka, który jest elektronikiem, automatykiem, mechatronikiem, bo oni są dzisiaj potrzebni. Zresztą dlatego w taki sposób wygląda dzisiaj strategia rozwoju szkolnictwa w Radomiu, która idzie ewidentnie w stronę zawodów technicznych i tworzenia centrów kształcenia i kompetencji. A co z humanistycznymi zawodami? No bo przecież ci ludzie także się kształcą, też ich trzeba zagospodarować. To prawda, tylko też pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w stanie zagospodarować każdego człowieka, który kończy każde studia. Ja przypomnę, że w Polsce niestety, nie tylko w Radomiu, bezrobocie jest na stosunkowo wysokim poziomie. W Europie, w całej Europie jest bardzo potężne bezrobocie, przede wszystkim w zakresie zawodów humanistycznych. Jest to problem lat przede wszystkim 90. i uwierzenia w to, że wszyscy możemy być socjologami, wszyscy możemy być prawnikami, ekonomistami, czy możemy kończyć administrację. Ja namawiam od wielu lat, proszę. Trudno powiedzieć, że błagam, ale proszę o to, bo widzę ewidentnie statystyki, widzę ewidentnie, kto jest potrzebny na rynku pracy. Potrzebni nam są ludzie z wykształceniem technicznym. Nie tylko w Polsce, ale i również w Radomiu. Bardzo. Bo paradoks w Radomiu polega też na tym, że z jednej strony mamy bardzo wielu ludzi bezrobotnych, ale z drugiej strony bardzo wiele tych firm, choćby które wymieniłem, potrzebują takich, a nie innych pracowników. Dziękuję. Pan poseł Radosław Witkowski. Przeczytać jeszcze raz? Mam 22 lata, ukończyłem klasę humanistyczną liceum ogólnokształcącego, skończyłem kierunek elektronika i telekomunikacja na UTH, jestem inżynierem. Jedyne moje doświadczenie to studenckie praktyki. Nie mogę znaleźć pracy, a chcę pracować w zawodzie w Radomiu. Proszę pomóc wskazać mi drogę, jak próbować znaleźć pracę w mieście, w tym mieście. Od czego zacząć? 2 minuty. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście to prawda, że w Radomiu jest wiele firm, które zajmują się wysokimi technologiami. Myślę, że akurat to wykształcenie jest adekwatne do profilu wielu firm, które funkcjonują w Radomiu. Ja takie firmy też potrafię wskazać, bo z tymi firmami mocno współpracuję. Natomiast ja myślę, że pytanie młodego człowieka jest zupełnie innej natury. To jest pytanie, które zwraca uwagę na największy problem, jaki jest obecnie w Radomiu, czyli na bardzo wysokie bezrobocie, bo to nieprawda, że w Polsce jest tak wysokie bezrobocie. Polska w 2000... Bardzo proszę. Już, panie prezydencie? Bardzo proszę. Polska w 2000, ja się nie denerwuję, tylko daję panu ewentualnie czas na reakcję. Polska w 2007 roku, kiedy miałem okazję zostać parlamentarzystą, sprawdziłem, to była na 25. miejscu, jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych w Unii Europejskiej. Dzisiaj zajmujemy 15. miejsce. To pokazuje, jak naprawdę odrobiliśmy jako kraj lekcje i potrafiliśmy zrobić to, że Polska jest krajem dynamicznie rozwijającym się i miejsc pracy u nas de facto przybywa. Tylko niestety na tej mapie w dalszym ciągu nie ma pomysłu na to, co zrobić, żeby w Radomiu było więcej miejsc pracy. I ja w kampanii wyborczej
kładę, położyłem główny nacisk na największy mój na tworzenie nowych miejsc pracy. Powiedziałem o dwóch narzędziach, które uważam, że należy zrobić w przeciągu tej kadencji 2014-2018, czyli nowe otwarcie dla specjalnej strefy ekonomicznej na Włośnikach. To się już poniekąd dzieje, ale trzeba absolutnie zrobić nowe otwarcie przy udziale Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu jest zainteresowana współpracą z gminą Radą w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej na Włośnikach. Tak jest, ale oczywiście mówimy tutaj o perspektywie wielomiesięcznej pracy i dobrej współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu. Ja miałem okazję przez ostatnie kilkanaście miesięcy wielokrotnie rozmawiać z wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiedzialnej za specjalne strefy ekonomiczne i agencja jest bardzo zainteresowana współpracą firmami, z gminą. Ale tak nie natomiast druga sprawa, panie o której pośle, mówiłem, nie mogę dać Radomska strefa gospodarcza. Nie mogę dać, bardzo przepraszam, szanowni panowie, w tej kwestii, tak jak zapowiedzieliśmy, nie ma ad vocem. Blok numer 4. Jak będzie promował pan Radom przez następne 4 lata? Właściwy pańskim zdaniem sposób na promocję miasta? Czas na odpowiedź 2 minuty. Nie ma ad vocem. Zaczyna pan poseł Radosław Witkowski. Panie redaktorze, panie prezydencie, szanowni państwo, promocja Radomia może się odbywać na wielu poziomach. Przede wszystkim najlepszą promocją Radomia są zadowoleni ludzie. To jest kwestia związana z pracą, z tym, jak radomianie czują się w swoim mieście, jakie mają o nim wyobrażenie. To jest jedna sprawa. Uważam, że bardzo ważną rzeczą jest również promowanie przez sport. To w tym przypadku przez dwie ekstraklasowe nasze drużyny, takie jak Czarni i Rosa. Tym drużynom, żeby się rozwijały, ten projekt, żeby się rozwijał, potrzebna jest nowa hala widowiskowo-sportowa na 5000 miejsc, żebyśmy byli w Radomiu, żebyśmy byli w Polsce poważnie traktowani. Ja tutaj przypominam tylko ostatnie słowa naszego reprezentacyjnego libero, pana Krzysztofa Ignaczaka, który przyjechał na mecz z Rysowią i powiedział, że jeździ po Polsce, wszystko się zmienia, tylko w Radomiu nie zmienia się hala, więc tę halę trzeba wybudować, żeby radomski sport się rozwijał dobrze i był oknem, promował nasze miasto w Polsce. I trzecia sprawa to kultura. Uważam, że tutaj tu jest olbrzymi potencjał, jaki możemy wykorzystać, czyli odpowiednie promowanie Festiwalu Gombrowiczowskiego, Festiwalu Filozoficznego Okna, wykorzystanie naszych radomskich ludzi związanych z kulturą, takich jak Leszek Kołakowski czy Gombrowicz. To jest ta dziedzina, którą jako Radom możemy górować w Polsce i możemy to promować. Większy nacisk na promocję kultury. Tak jest, kultura, sport i oczywiście miejsca pracy, bo jeśli miejsca pracy będą w Radomiu na odpowiednim poziomie, to również Radom nie będzie postrzegany tak jak w tej chwili w Polsce. Oczywiście, jeśli chodzi o kulturę, również Festiwal Muzyki Dawnej, bo to uważam, że impreza, inicjatywa, która może naprawdę sławić Polskę, może sławić Radom nie tylko w skali Polski, ale również w skali Europy i świata. Prezydent Andrzej Kosztowniak, jak będzie pan promował Radom przez następne 4 lata? Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pierwszy raz to czynię publicznie w trakcie tego programu. Wystawił pan znakomitą laurkę obecnym władzom miejskim za sposób promocji naszego miasta. Rzeczywiście udało nam się bardzo wiele. Myślę nie tylko o sporcie w kategoriach tych dwóch drużyn ekstraklasowych, które, trzeba to jasno powiedzieć, mogą być dzisiaj i mogą być w ekstraklasie, mogą cieszyć się ekstraklasą w dużej mierze przez system stypendialny, który został stworzony właśnie w mieście Radomiu przeze mnie, moich współpracowników i tych wszystkich radnych, którzy wspierali tę inicjatywę, którym serdecznie za to dziękuję. Rzeczywiście potrzeba jest zbudowania hali widowiskowo-sportowej. To nie ulega wątpliwości. Myślę, że zarówno pan ma takie ambicje, ja mam co do tego przekonanie, że ona musi powstać. Liczę na to, że chyba w najbliższych dniach pojawi się tutaj minister sportu i potwierdził jednak tą informację, że pieniądze dla Radomia, na radomską halę się znalazły, więc ja w takiej sytuacji, jeżeli to potwierdzenie, które zostało przyrzeczone przy pani premier, czy wcześniej pani minister, a później pani marszałek zostanie, ziści się, ja dzisiaj deklaruję to, że ta hala powstanie i ona będzie, mam nadzieję, udziałem mojej osoby. Cieszę się z tego, że pan dostrzega również w sporcie choćby to, co się dzieje dzisiaj na arenach nie tylko seniorskich, ale również juniorskich. Mam nadzieję, że pan to dostrzega. Wiele tytułów mistrzów Polski w bardzo przeróżnych dyscyplinach sportu powoduje to, że jesteśmy dzisiaj jednym z silniejszych ośrodków w ogóle sportowych w Polsce. I to trzeba też jasno
powiedzieć. W najbliższym czasie powołana Szkoła Mistrzostwa Sportowego w lekkiej atletyce. Mam nadzieję, że taka powstanie również w przypadku siatkówki i koszykówki. To jest sport. Bardzo się cieszę za bardzo wysoką ocenę tego, co pan powiedział o radomskiej kulturze. Bo rzeczywiście jest tak, że w Radomiu mamy kilka bardzo istotnych o znaczeniu Polski, a tak naprawdę europejskich imprez, również w obszarze kultury, czy też niewspomniane przez pana Airshow, które jest bez wątpienia fantastyczną formą promocji naszego miasta, ale i również polskiej wojskowości. Cieszę się i dziękuję za to. Szanowni panowie, ostatni blok pytań. Tutaj także nie ma ad vocem, czas na odpowiedź jedna minuta. Pytanie jest proste. Dlaczego powinienem zagłosować właśnie na pana? Zaczyna pan Andrzej Kosztowniak. Szanowni państwo, przez 8 lat udało w Radomiu się bardzo wiele i to jest rzecz chyba niezaprzeczalna przez nikogo, bez względu na ocenę poszczególnych polityków. Jestem przekonany, bo to nie wynika z mojego wyobrażenia, a z przekonania i doświadczenia. Jestem w stanie współpracować z każdą z opcji politycznych. Również z wielką przyjemnością będę to robił w momencie, kiedy premierem rządu będzie pani Ewa Kopacz. Jesteśmy gronem osób, które są bardzo dobrze przygotowane do tego. Przez 8 lat ci ludzie się nauczyli konkretnej pracy. Ktoś, kto będzie przychodził nowy, będzie musiał się uczyć przez 3 do 4 lat naszego miasta. Ja gorąco państwa proszę o poparcie, bo jestem przekonany, że z jednej strony jesteśmy ludźmi jeszcze cały czas mocno zaangażowanymi, niewypalonymi, a z drugiej strony już posiadamy duże doświadczenie i jesteśmy w stanie współpracować z każdym, co zresztą potwierdzam ja, przewodniczący Wójcik, pan premier Kaczyński, gdyby ktoś się wsłuchał dokładnie w słowa wypowiadane przez pana premiera Kaczyńskiego. Bardzo dziękuję. Pan Radosław Witowski, dlaczego powinienem zagłosować na pana? Jedna minuta. Szanowni państwo, panie redaktorze, panie prezydencie, ja mam pomysły i wiem, jak rozwiązywać problemy Radomian. Przekazałem to w kampanii wyborczej. Dążymy do tego, aby ograniczać bezrobocie, wybudować halę widowiskowo-sportową, przeprowadzić najważniejsze inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa hali NS. Chcę słuchać Radomian, ponieważ uważam, że nie posiadłem wszystkich rozumów i dialog i kontakt z mieszkańcami Radomia jest tym, co jest dzisiaj najbardziej potrzebne prezydentowi Radomia, a takim prezydentem jak Radosław Witkowski. Przede wszystkim również bardzo szybko się uczę i nie potrzebuję na naukę 3 czy 4 lat, więc tu jestem absolutnie do państwa dyspozycji. Radom stoi przed historyczną szansą. Szansą, która jest wyznaczona możliwością współpracy z władzami centralnymi, z panią premier Ewą Kopacz, ministrem, który odpowiada za środki unijne, bo pani minister Wasiak również pochodzi z Radomia. Kończymy. To jest ta szansa historyczna dla Radomia, którą daje odpowiednia współpraca między władzami miejskimi a władzami centralnymi. I ja, Radosław Witkowski, chcę tę szansę dla Radomia wykorzystać. Pan poseł o szansach, pan prezydent o szansach. Państwo będziecie mieli szansę wybrać właściwego prezydenta, który będzie sprawował prezydenturę w latach 2014-2018, już w najbliższą niedzielę. Nie mamy co do tego, panowie, wątpliwości, że warto pójść na wybory. Zapraszamy. Gorąco prosimy o to, żebyście ja również do tego apelu się dołączam. Andrzej Kosztowniak, Radosław Witkowski, dziękuję kandydaci na prezydenta Radomia, Krzysztof Czaban, to był program Kontrast. Widzimy się za tydzień, być może z jednym z panów, już wówczas prezydentem elektem Radomia. Dziękuję panom za udział w tym programie.